nawet sytuację. A teraz mamy kolejnych walczących, proszę Państwa. Zobaczcie, jeden z nich ubrany jest nawet w trochę wcześniejszy oręż, ponieważ nie ma tuniki na kolczudze, tylko ma ozdobną szatę, jedwabną w ogóle, wystającą spod kolczugi. Co to oznacza? Oznacza, że stać go na jedwab. To jest bardzo bogaty człowiek, słuchajcie. To jest bardzo bogaty szlachcic. I tak mniej więcej wyglądało rycerstwo, które wyruszało na pierwszą, drugą wyprawę krzyżową. Także jeszcze bez tuniki wierzchniej, tunika jest pod spodem. I najbardziej klasyczny hełm typu normańskiego, tak? A drugi ma już hełm typu garnczkowego, ale zakończonego okrągłym sklepieniem, dzięki czemu miecz czy też topór, jakakolwiek inna broń, ześlizgiwała się na boki. No tutaj, proszę Państwa, idzie już prawie tutaj z zapasy. O i skopa! Stop! Jeszcze! I tutaj też znowu jedna rzecz, warto nadmienić. Mówi się powszechnie, że sporty walki, sztuki walki to jest domena Chińczyków, Japończyków, Azjatów, bo kung fu, karate i tak dalej. Nie. Sztuki walki jest to domena każdego społeczeństwa, w którym istniała klasa zawodowych wojowników, klasa wojskowa. W każdym społeczeństwie, w którym istnieli ludzie, którzy zawodowo trudnili się wojaczką, tam były sporty i sztuki walki. Europejskie rycerstwo także je miało. Zachowały się